Dzień dobry moi wszyscy szanowni widzowie, z tej strony Kuba Kuk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z World of Tanks Blitz. A dzisiaj omówimy szwedzki czołg ciężki 9 tyru Emil 2. Dlaczego nie omówiłem ósemki? Otóż no próbowałem zrobić odcinek, ale z powodu błędów w dźwięku niestety nie wszedł do publikacji. Wbijam sobie jeszcze przy okazji czeskie czołgi ciężkie i powiem tak, idzie mi po prostu... Nawet nie będę tylko komentował jak mi idzie, bo... Nie ma jak komentować w ogóle, po prostu nie mam słów do tego. No i dzisiaj pomyślałem, że może nagram o jakimś pojeździe. No może nie jakimś tam wybitnym, ale myślę, że czołgiem dobrym, bo nie uważam, żeby Emil 2 był słaby. Uważam, że on jest na pewno spoko. Może lepszy oddychy, ale oddyżce będzie za niedługo, ale dzisiaj mówimy 9. Na pewno jest lepszy od tej całej linii. A co do samego pojazdu, no to całe parametry oraz jak należy nim grać, no to powiem w tym odcinku. Ale zanim do tego przejdziemy, no to nie zapomnijcie zostawić na moim kanale subskrypcję oraz kliknąć w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Możecie też zostawić komentarz, napisać ocenę tego pojazdu albo ocenić sam film, czy wam się podoba, czy nie. No i zapraszam na Discorda YouTube'owego, link macie w opisie filmu, a my lecimy z omówieniem przygotowania tego pojazdu do bitwy. Zacznijmy od załogi. Załoga raczej standardowo, najpierw naprawa, wiadomo dlaczego. Później warto zamontować niezawodność, ze względu na to, że w tym pojeździe dość często padają moduły. Desperat może się czasami przydać, jak macie mało HP, ale to już mniej. Strażak, no ten pojazd raczej nie pali się zbyt często, więc to nie jest jakieś tam obowiązkowe. I co do mistrza walki w zwarciu, no to jest to perk raczej średnio użyteczny, ale myślę, że może czasami się przydać w walce 1 na 1. Czy 1 na 2, jak to jest, to jak to wygląda? No, w 1 na 1 na pewno trochę się przyda, szczególnie w walce z czołgami lekkimi czy średnimi, dzięki czemu będzie łatwiej je porobić. Co do modułów, no to przede wszystkim warto zrobić działo, no tak jak zawsze, zrobicie działo, które na pewno bije o wiele więcej, ma lepszy damage. Później zrobimy silnik, warto zrobić silnik, żeby mieć lepszą mobilność, lepszą moc na tonę. No i na końcu gąsienice, no bo poprawiają obrót, ale bardzo mocno, więc myślę, że też będą na pewno warte. Kamuflaż w czołgach ciężkich daje 2% maskowania, czyli nie jest to duży bonus. Więc jak ktoś nie ma kamuflażu, to nie musi wozić, ale no warto założyć. Zawsze możesz być wykryty 2 metry dalej i to może czasami się przydać, ale nie zawsze. Co do wyposażenia, to znaczy materiałów eksploatacyjnych, no to wiele zadaniowy zestaw naprawczy dałem w drugim. Kalibrację celownika, no i ulepszoną turę, sprężarkę. Dlaczego? No to powiem wam później. Możecie, nie wiem, zamiast jednego z tych dwóch dać naprawę, żeby mieć, żeby częściej tego gąsienicę naprawić, ale ja wolę jednak mieć takie wyposażenie, żeby szybciej dojrzeć do pola bitwy i celniej strzelać. Co do zapasów, daję łososia z grilla, dałem wzbogacone paliwo oraz zestaw ochronny. Możecie, nie wiem, zamiast tego zestawu ochronnego czy benzyny dać wzmocnione worki z piaskiem, żeby mieć więcej życia. Aczkolwiek myślę, że z tym nie jest jakoś tam tragicznie. Ten czołg umie coś tam przeżyć. Amunicję zamontowałem tak, chociaż każdy może wozić co chce. Tylko przypominam jeszcze raz, nie wozimy full HE, bo to jest bez sensu. No i co do wyposażenia, na pierwszym poziomie moc bitewna dałbym ulepszoną wentylację. Zmodernizowane moduły. Albo może nawet system izolacyjny, bo zdarza się, że silnik w tym pojedzie pada. No i ze specjalizacji ulepszona optyka, żeby więcej widzieć. Co do drugiego poziomu, będzie to ulepszone naprowadzanie. Z żywotności może być wzmocniony pancerz, żeby jeszcze poprawić nasz pancerz. Albo starany montaż, żeby mieć więcej HP. Każdy sobie wybiera jak chce. Ja myślę, że bardziej bym skłonny dać się to pierwsze. No i ze specjalizacji myślę, że akcelerator silnika byłby ciekawszym pomysłem. Chociaż można pomyśleć nad ulepszonym sterowaniem, żeby szybciej się obracał. Też sobie nie będzie głupi pomysł. No i ostatni wybór to będzie albo działo wyborowe, albo stabilizator pionowy. Myślę, że stabilizator pionowy może być lepszym pomysłem ze względu na to, że... No jak widzicie, czas celowania nie wygląda najlepiej, a o przeładowaniu między pociskami powiem za niedługo, bo tak jak wiecie, Emil 2 jest magazynkiem. Z żywotności dałbym skrzynkę z narzędziami oraz ze specjalizacji każdy wybiera sobie co chce, albo system listy materiałów, albo materiał z górnej półki. Ja jednak ze względu na to, że nie mam naprawy na 7 poziomie, daję system dostawy.
Jak zrobię średni poziom naprawy, myślę, że materiał z górnej półki byłyby moim lepszym wyborem. Więc tak wygląda przygotowanie Emila 2 do bitwy. Lecimy teraz z potyczką. W pierwszej bitwie rzuciła nas na mapę Port Yamato w trybie dominacji, losowanie z dziesiątkami oraz dziewiątkami. No, może być problem, no bo wiadomo, tutaj na dziesiątkach zawsze jest trudniej niż na ósemkach. Z niebezpiecznych czołgów wiadomo, AMX-50B, T-57 wiadomo, bo magazynki, kontrakaro, joch. Też magazynek. A my lecimy z omówieniem samego pojazdu. Zacznijmy od mobilności. Więc jeżeli chodzi o mobilność tego czołgu, no to czołg rozpędza się maksymalnie do 30 km na godzinę. Czyli powiedzmy szczerze, nie jest to jakoś tam wartość dobra. Bym powiedział nawet, że no jednak słaba. No jedziemy tyle samo co S100, czyli no jednak nie jest, nie można nic powiedzieć o... Nic nie można powiedzieć dobrego prędkości maksymalnej. Moc na tonę jest ok, 12 koni na tonę, myślę, że do maksymalnej prędkości ten czołg jest w stanie się rozpędzić na prostej drodze. Nie będzie to jakiś tam duży problem. Problemem natomiast można powiedzieć, że jest obrót, który wynosi no niecałe 30 stopni na sekundę. Czyli jest to też wartość słaba i w walce z czołgami lekkimi czy średnimi będziemy mieli problem. No bo będą po prostu nas łatwo objeżdżać. A nie pomaga nam w to też obrót wieży, który też jest bardzo słaby. No bardzo wolny obrót, więc no... Mobilność raczej jest, no, nie najlepsza. Więc skoro mobilność nie jest dobra, to czołg powinien być dość wytrzymały. No i tu można powiedzieć już coś dobrego. No, czołg ma 2100 HP, czyli jest to na pewno dość duże jak na 9 tier. Na pewno nie ma co narzekać na tą wartość. Można też powiedzieć o tym, że mamy wytrzymałą wieżyczkę, która na spokojnie może odbić 8 i 9 tiery. Z dychami oczywiście jest już gorzej, ale to... Też nie wszystkie będą nas przebijały. Warto też powiedzieć, że amunicja specjalna będzie dziurawiła tą wieżę. Też warto powiedzieć o tym, że jak będziemy pod przeciwnikiem, to też będzie problem, bo wtedy będzie miał lepszy kąt do przebijania. Kadłub, no już wiadomo, słaby jest. Wiadomo, raz na jakiś czas coś odbija, ale tylko czołgi ze słabą penetracją, a tak to będzie wchodziło w ten kadłub wszystko. Boki, tył mięciutkie. W ten czołg można nawet hakiem przebić, jeżeli ktoś się postara. Więc pancerz, można powiedzieć, od przodu jest, oraz dużo życia. To natomiast można powiedzieć o dziale, więc z zalet działa można na pewno powiedzieć, że mamy 3 pociski w ciągu 3 pociski w ciągu no, około 7 sekund, co daje nam 1200 damage'a. No 1200 damage'a w około 7 sekund na pewno nie jest złą wartością, bo na pewno to daje radę. Tylko trzeba też oczywiście te pociski wykorzystać. Warto powiedzieć też o tym, że pojazd ma w miarę przyzwoitą penetrację, no 248 czy ileś tam penetracji jest ok, 300 na godzinę już trochę gorzej, ale jak się dobrze wcelujesz, no to nie będzie jakoś tam tragicznie. Tylko problem też z celnością jest, bo czołg niestety jest troszeczkę niecelny i trochę przeciętną ma stabilizację, ale jak się użyje tego skalirowanego działa, no to na pewno będzie wchodziło dobrze. Problem też niestety w tym pojeździe jest DPM, no niestety czołg ma słaby DPM, no niecałe 2000, więc to na pewno nie jest wartość, która by nas zadowalała. Ten czeski czołg, który teraz wszedł 8 tieru, no to ma lepszy DPM niż ten Emil 2, więc no... To jest największy problem tego czołgu. Co natomiast nie jest problem, no to presja działa, która wynosi 9 stopni, jednak to jest wartość, która będzie was zadowalała. Co warto jeszcze powiedzieć, otóż mamy taki ciekawy system magazynku, że pierwszy i drugi pocisk ładuje się tyle samo i to na pewno będzie pomagało dość i można dwa strzały oddać i potem tym drugim pociskiem strzelać nie bojąc się o to, że stracisz DPM, bo DPM będzie taki sam. I to myślę, że trochę mnie kupiło do gry ten Emilem 2 i na pewno nie gram się w tym bardzo źle. No i pierwsza bitwa zakończyła się w tym momencie zwycięstwem, zmieniając temat. Szczerze w tej bitwie za dużo nie zrobiłem, bo nie było w ogóle w to strzelać. No właśnie, nie zrobiłem jakiegoś tam mega dobrego wyniku. Zadałem 1881 damage'a, zrobiłem jednego fraga. Po asyście 317, więc coś tam się udało, nie wiem, po gąsce. Dostałem za to odznakę trzeciej klasy, czyli bitwa powyżej średniej. Jeżeli chodzi o zarobki, no to... Bez konta premium straciliśmy ponad 15 tysięcy, więc no raczej zarobków nie oczekujcie w tym pojeździe. Co natomiast do wyniku, no tak jak mówiłem, robot jakiś tam nie zrobiłem, średni wynik damage i expo w mojej drużynie.
Więc no, nie zrobiłem jakiejś tam mega dużej roboty, ale walczyłem na dychach. W dodatku jeszcze, no, były dość trudne czołgi, więc no, na pewno ciężko było zrobić więcej. No, może poza tym, że wyjechałem trochę jak bot po tego MX-a 50B, no to trochę to przeszkodziło, ale no, szczerze, ciężko było zrobić się w tej bitwie więcej, więc to była pierwsza bitwa. Lecimy teraz do drugiej, w której bardziej skupiamy się na wyniku i mam nadzieję, że uda mi się zrobić lepszą bitwę. Teraz rzuciło nam drugą bitwę. Mapa czarne złoto w trybie dominacji, losowanie z dziewiątkami oraz ósemkami, czyli będzie na pewno łatwiej. Wiadomo, są czołgi z dużą penetracją, jak Tiger czy Waffenträger, no to one to bez problemu będą mnie przebijały, jeżeli załadują amunicję specjalną, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Trochę długo mnie wczytywało do bitwy, ale na szczęście jestem. Więc póki jeszcze dojeżdżamy na pole bitwy, no to jeszcze warto opowiedzieć o tym, jak należy grać Emilem 2. Otóż jest to pojazd, no, dość specyficzny. Tutaj trzeba na pewno zrozumieć ten system magazynku i wiedzieć, że trzeba strzelać się pierwszym i drugim pociskiem, trzeci, nie wiem, zachować w sytuacji, kiedy musimy dobić czołg albo wiemy, że już więcej strzałów nie oddamy. A jeżeli chodzi o sam styl gry, no to jest taki typowy czołg do gry na wieżę. Trzeba po prostu starać się, żeby tą wieżą odbijać, pokazywać tą wieżyczkę, unikać pokazywania kadłuba. Sidescrawl w tym pojeździe nie ma sensu, bo mamy dość miękkie boki. Właśnie pokazałem się bokiem i ten obiekt bez problemu mnie przebił. Contrecarro na szczęście do mnie strzeli, więc to jest chociaż tyle dobrego. Walka z obiektem będzie dość problematyczna ze względu na to, że on jednak jest mocnym czołgiem. Jednak mam nadzieję, że dostanę jakieś tam wsparcie. O, może w garnek wejdzie. No nie weszło, ale no mówiłem, że ta celność najlepsza nie jest, więc to mnie nie dziwi, że nie przebiłem. Lecimy mu na bok, oddam mu dwie piguły. Siup, raz. O, widzieliście tego laga? Bardzo późno strzeliłem, więc no niestety nie wiem, czy to wina serwerów, czy mojego internetu, ale raczej bym powiedział, że serwery trochę zawodzą, bo raczej wątpię, że to mój internet tak by to zrobił. Dobra, jedźmy na tył teraz tego obiekta i go skończmy, bo możemy. Zabraliśmy kontrokaru, ale pozbyliśmy się mocnego 9 tieru, więc tyle zalet. Mamy 1100 damage'a, więc no trochę mało, ale da się jeszcze zrobić więcej. Mam nadzieję, że teraz nie stracimy aż tak dużo życia. Przeładujmy dwa pociski, żeby było stać na tego kontrokaru dobicie. Ostrożnie wyjeżdżamy, bo ten czołg może nas na pewno mocno pokarać. I teraz sytuacja wygląda dość nieciekawie. Tutaj przeciwnicy wyjeżdżają z tej strony i będą za chwilę chcieli nas przeraszować. Więc teraz musimy przygotować się na ich przyjazd. Więc ja pojadę teraz w lewą stronę. Najpierw zobaczę, czy nikogo tutaj nie ma. Nie ma nikogo. Ja też T-34 niestety nie złapię, on jest ustawiony tak, że nie ma szansy nic zrobić. Ale jak Tigre jakby wyjechał, to można by mu urąbnąć. Tylko kurde. Problem jest taki, że już jestem sam. Mnie to trochę zaskakuje, jak szybko moi sojusznicy zginęli, bo moim zdaniem trochę jest to dziwne. T-49 zaraz mnie objedzie i koniec. O, na szczęście mnie nie obszedł, więc tego dobrego. Tam te 4-9 to było skończone? Nie skończyłem, bo już się wycofał, dobra. No to cofniemy. Dobra, dajemy ostatni strzał, bo tak już nie zrobimy. Dobra, koniec. No szczerze, to była no dość trudna bitwa, tutaj ciężko było zrobić jakiś tam wynik. Czy coś tu źle zagrałem? Nie, może tutaj przez tego laga nie przebiłem raz tego obiekta. To trochę mogłem poprawić. Trochę też mogłem, nie wiem, ostrożniej zagrać, by nie zabierać tego kontrakaru, to wtedy na pewno bym miał więcej życia. A tak, no to drużyna strasznie się ulała w później tej drugiej połowie bitwy. No także tak wygląda sytuacja. Przerwało mi film, bo okazało się, że za dużo miejsca mam, nie wiem dlaczego. Co do samej bitwy, zrobiliśmy 2717 damage'a, jednego fraga. Niedawno to odznaki trzeciej klasy, bo przegraliśmy. Co do strat, no to straciliśmy ponad 20 tysięcy kredytów, więc powtarzam jeszcze raz, czołg no nie za bardzo nadaje się do zarabiania.
Co do wyniku, zrobiliśmy najlepszy wynik w mojej drużynie pod względem damage'a. Jest to drugi wynik w obu drużynach, bo obieg zrobił troszeczkę więcej, 10 damage'a. Co do wyniku EXPA, jest to najlepszy wynik w mojej drużynie. Nie porównuję do dwóch drużyn, bo nie było bohaterskiego oporu, więc no, to jest po prostu bez sensu porównywać. LT402 dał mi łapę w dół, mimo tego, że zrobił gorszy wynik ode mnie. No. Niestety tacy ludzie się zdarzają, ale no, nie wiem. Nie wiem, jak mogę skomentować to, nie wiem, czy. Nie wiem, czy to źle zagrałem. No, tak jak mówiłem, mogłem albo po prostu bardziej ostrożnie grać i nie wiem, strzelać jakoś tego obiekta, żeby mnie kontrakaro nie strzelał. To na pewno bym miał więcej życia. I to było chyba jedyna rzecz, którą zrobiłem źle. A tak no to po prostu w tej drugiej fazie drużyna totalnie schrzaniła, bo w trójkę zginęli w kilka sekund i musiałem potem sam na pięciu walczyć, więc no nie dało się tego absolutnie wygrać w tej sytuacji. I tak właśnie wygląda druga bitwa, więc przejdźmy do podsumowania pojazdu i werdyktu. Zatem jak mogę ocenić szwedzki czołg Emil II? Otóż w mojej opinii ten pojazd jest na pewno przyjemny. Nie jest to na pewno bardzo dobry czołg, brakuje mu na pewno do tego miana, ale myślę, że jest to dobry pojazd, można nim na pewno robić wyniki w miarę dobre. Wieża pomaga, chociaż wiadomo, na dychach jest gorzej. DPM na pewno aż taki tragiczny nie jest, słaby jest, ale na pewno tragedii nie ma. Ten system magazynku pomaga trochę, bo pierwszy i drugi pocisk ładuje się tyle samo, co myślę ułatwia grę tym pojazdem. Wieżyczka odbija, więc poza tą mobilnością, no to poza tą mobilnością, celnością i DPM na pewno czołg jest dobry pod wieloma względami. Więc czy pojazd polecam? Myślę, że mogę polecić dla graczy zaawansowanych na pewno. Początkującym trochę mniej, ale myślę, że też mogliby jakoś się odnaleźć w tym pojeździe. Tylko pamiętajcie, trzeba unikać pokazywania kadłuba i grać tylko na wieżę. Chociaż kadłub też raz na jakiś czas coś tam odbije, ale na pewno mniej niż wieża. Wieża na pewno bardzo wytrzymała. Zatem, tak jak mówiłem, pojazd oceniam pozytywnie i tak wygląda opinia o tym pojeździe. Więc to było wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału o tym pojeździe. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli Wam się ten film podobał, no to zostawcie subskrypcję na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, oceńcie pojazd, oceńcie sam film. No i też zapraszam na Discorda YouTube'owego, link w opisie filmu, a my kończymy. Do zobaczenia. Na razie wszystkim.